Jak pięknie, prawda? Tak jest, panie i panowie, teraz już pozostaje tradycyjnie zapowiedź, że będziemy próbować połączyć się z Jurkiem Owsiakiem. Będziemy, upewniamy się, sprawdzamy. No i troszeczkę ostrzej, jak Jurek, to oczywiście Ramones, Zatrute serce. Tak jest, panie i panowie, to Zatrute serce Ramonesi, a z nami jedyny w swoim rodzaju niepokonany 29-krotny mistrz Federacji WOSP, Jurek the Raging Bull Owsiak. Witam serdecznie, Jurku. I witam serdecznie wszystkich bardzo gorąco. Przepraszam, tydzień temu nas nie było. Nie było, ale to dlatego, że przygotowaliśmy się do bardzo dużych zakupów. W związku z czym całe dnie siedzieliśmy, przygotowywaliśmy tak zwany konkurs ofert, czyli zakupy z jeszcze poprzedniego finału. Te zakupy są rozłożone na kilka różnych takich konkursów ofert, czyli w różnym czasie się przemieszamy z tymi zakupami. COVID wrócił to też do góry nogami. Mieliśmy zaplanowane spotkania w zeszłym roku, ale niestety bardzo surowy lockdown nawet nie pozwolił nam korzystania z hotelu. Tym razem mogliśmy spotkać się, aby kupować urządzenia dla oddziałów chirurgicznych, dziecięcych oddziałów chirurgicznych, w związku z czym cała ekipa, która musiała się do tego bardzo dobrze przygotować, zajęta była wiele godzin każdego dnia, by się do tego dobrze przygotować, a następnie poprowadzić te negocjacje. I wczoraj mówiłem o tym podczas konferencji prasowej, że aby wydać tym razem 47 milionów złotych, aby kupić 337 urządzeń, 337, nie 2000 urządzeń, tylko 337, aby to zrobić jasno, przejrzyście, rzetelnie, tak aby wszyscy i ci, którzy wygrywają, oni się zawsze cieszą, a ci, którzy przegrywają kontrakty, oni się wtedy bardzo smucą. Byli przekonani i mieli tą pewność, że brali udział w bardzo jasnych, rzetelnych, przeprowadzonych negocjacjach, a nawet na końcu mogli bić brawo. To z naszej strony 15 ekspertów ściągniętych z całej Polski, a więc lekarzy, praktycy, ten sprzęt, który kupowaliśmy, używają na co dzień, mogą go najlepiej ocenić w tych negocjacjach. Kolejne 15 osób obsługujące taki konkurs ofert, czyli nasza fundacja, czyli 4 osoby, to my podejmujemy decyzję, zaczynam razem, ale my podejmujemy decyzję. To także notariusz, który wszystko notuje. To 4 kamery i operatorzy tych kamer, to jest nasza ekipa fundacyjna, która wszystko rejestruje. To także
prawniczka, ale i dziewczyny, które z działu medycznego razem z Dzidzią czuwają, podają, czytają, podpisują, przekazują dalej. No to, co mówię, 30 osób czuwa nad zakupem 337 urządzeń. I to jest nasza stała praktyka. My nie robimy tego inaczej. No to teraz proszę sobie zdać sprawę, kiedy po dzień dzisiejszy w Polsce nierozliczone, absolutnie nierozliczone, niewyjaśniony zakup 2000 respiratorów za 200 milionów złotych, które zostały kupowane od jednej osoby, chyba przez jedną osobę, no bo aż to trudno ocenić, jak to było robione, ale z zakłóceniem wszelkich standardów, że żaden tam standard w publicznych pieniądzach, publicznych wydatkach nie zafunkcjonował. My robimy to w standardzie naszym konkursie ofert, a więc oprócz tego, że mamy tyle osób obsługujących i przygotowujących się do konkursu ofert, to proszę pamiętać, że na końcu każda firma wchodzi trzy razy się widzimy face to face, rozmawiamy na temat kontraktu, na temat oferty, bo później kontrakt jest już na samym końcu, co jest celem naszego, co jest przedmiotem naszego kontraktu, uściślamy to ze wszystkimi firmami, ale jest to też czas, aby wszystko wyjaśnić, aby wszelką wątpliwość wyjaśnić przed ekspertami, aby móc usłyszeć jeszcze więcej, a kiedy walczymy o rabaty, rabaty to jest rzecz niezwykła, zwłaszcza rabaty materiałowe, czyli to, co się zużywa, to jest jednorazowe do użycia, chociażby przy operacjach chirurgicznych, wszelkiego rodzaju sprzęt jest często jednorazowy. Taki sprzęt kosztuje 1000-1800 zł, końcówki do noży i to jest tylko na jedną operację. Trzeba się upewnić, czy szpital pokryje to takie pieniądze, czy będzie miał takie pieniądze, a my próbujemy namówić jeszcze w rabatach, żeby firma dorzucała kilkanaście takich końcówek, które wtedy dają ulgę szpitalowi, kiedy to używa, zawsze kiedy zaczyna używać ten nowy sprzęt, takie rabaty i takie zapewnienie, że coś dodatkowego jeszcze jest dla szpitala, jest niezwykle ważne. Dwa dni w bardzo bezpiecznych warunkach. To także pokazuje, że hotele są świetnie przygotowane. Hotele doskonale zorganizowały, jeden z hoteli, wielu takich hoteli funkcjonuje w Warszawie, funkcjonuje w Polsce. To pokazuje, że hotelarze świetnie dają sobie radę. Czuliśmy się komfortowo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w posiłkach, o bezpieczeństwo w samym hotelu, ilości osób, które tam przebywały. Wszystkie osoby, które brały udział w konkursie ofert, były przez nas testowane, tak zwane szybkie testy, 10-minutowe. A więc każdy, kto chodził i łącznie z kelnerami, którzy nas obsługiwali, także takie testy przeszli. To pokazuje, że społeczeństwo się nauczyło, że system, czy to jest w Polsce, czy to jest na świecie, powinien mieć większą dozę zaufania do ludzi, którzy wykonują swoje biznesy i robią to dobrze. I w każdej polskiej siłowni podejrzewam, że można jeść jedzenie z podłogi, bo jest tak czysto, bo jest tak sterylnie, bo dobre siłownie niezwykle dbają o to, że nawet bez COVID-u było tam po prostu komfortowo, było estetycznie, było higienicznie. To samo dbają o to fryzjerzy, hotelarze i my tak samo, przygotowując się do naszego najpiękniejszego festiwalu świata, chcemy także pokazać, że imprezę na 1000, 5000 czy 20 tysięcy osób można zorganizować, bo nie przeprowadzamy tej imprezy z rozwrzeszczanym, szalejącym tłumem, tylko z ludźmi odpowiedzialnymi, którzy będą zachowywali dystans, którzy będą się słuchali, którzy będą na takich imprezach chcieli być, aby móc z nich korzystać, czyli żeby dawać siebie także tą dyscyplinę, no takie poszanowanie organizatorów, którzy prowadzą takie, a nie inne zasady. No i ten tydzień z jednej strony kupowanie sprzętu medycznego z najwyższej półki, już tylko zakończę to, po raz kolejny chirurgia dziecięca, oddziały chirurgii dziecięcej otrzymając sprzęt od USG premium poprzez dermatony, poprzez noże, do wiertarki, wszystkie te instrumentarium, które jest używane do skomplikowanych operacji, to tylko część tych urządzeń, technologie
jak najmniej inwazyjne technologie, które są no, zupełnie inne od tych, które się już używało 20 lat temu, a także wtedy kupowaliśmy sprzęt medyczny. To wszystko powoduje, że jesteśmy dumni z tych zakupów, że jak to sami powiedzieli lekarze, praktycy, 30 chyba 7 oddziałów świetnie pracujących chirurgii dziecięcej znowu weszło na taki top, a wejdzie, bo ten sprzęt oczywiście będzie najpóźniej za 4 miesiące. Aby sprowadzić ten sprzęt potrzeba w normalnych, spokojnych czasach 2 miesiące, ale daliśmy czas firmom o jeszcze 2 miesiące więcej, bo istotnie te zawirowania covidowe ciągle jeszcze w tym biznesie, w każdym biznesie, bo to trzeba po prostu złączyć sprzęt, który jest made in Germany, tak naprawdę składa się także z podzespołów, które są ściągane ze świata. Ma oczywiście tą nalepkę, że jest to produkcji niemieckiej, ale także producenci nam mówią, a są to światowe koncerny, absolutnie światowe firmy mówią nam, że my wiemy o tym, że także najróżniejsze podzespoły przychodzą ze świata, w związku z tym ten ciągle jeszcze momentami utyka, a nieraz utyka w sposób niesamowity, taki niesący zomot jak kowadło z nieba typu zablokowany kanał Suezki. Wtedy na tym okręcie transportowym także płynęły z poprzednich jeszcze naszych zamówień, płynął sprzęt medyczny z Japonii. Bardzo, bardzo, bardzo duży, bardzo skomplikowany i ciężki, bo tutaj chodziło o sprzęt dla oddziałów reumatologicznych. Chodziło o typ rezonansu magnetycznego, który do jednego ze szpitali chyba, a nawet nie do jednego, chyba nawet do trzech, płynął do Polski i w pewnym momencie był klops, bo się zapowiadało spore opóźnienie. Na szczęście koparka, jak sami Państwo wiecie, kopała, aż pomogła, żeby ten kolos drgnął i popłynął dalej. Z tego, jakie było moje zdziwienie, kiedy przeczytałem, że polski ubezpieczyciel miał na koncie ten wielki okręt transportowy, statek transportowy, w związku z tym nie wiem, jak to się zakończy, bo zaburzenia potężne od finansa kanału Suezkiego, no tam już chodzi o miliardy dolarów. A do tego jeszcze doszła wiadomość, że jesteśmy w nowym miejscu. Tym nowym miejscem jest lotnisko Makowice Płoty i jeżeli Państwo to chcecie bardziej umiejscowić, to jest to województwo zachodniopomorskie, przepiękny też kawałek ziemi, graniczące z województwem lubuskim. Lotnisko przepięknie położone, niedaleko Gryfic, 12 km od Gryfic, 80 km od Szczecina, 81 km od Świnoujścia, a więc do morza mamy niedaleko, dla chociażby tych, którzy do nas przyjadą. Lotnisko poradzieckie, ale bardzo urokliwe, bardzo piękne, bardzo czyste, mówię czyste w pojęciu takim, że tych lotnisk w Polsce, zwłaszcza zachodnich, jest bardzo dużo i objechaliśmy ich dużo, bardzo dużo oglądaliśmy. One są w rękach prywatnych, w rękach gminy, w rękach syndyków, ponieważ coś kupił, ale niestety nie udało mu się tego utrzymać. Nasz teren jest właśnie w rękach syndyka. Syndyk jest umiejscowiony w Tarnobrzegu i tam musieliśmy jechać, aby podpisać umowę dzierżawy na 50 hektarów. Mówię teren czysty, bo nie ma tych zabudowań, które są na części zrujnowane, tych bunkrów, w których były trzymane samoloty. Okazuje się, że lotnisko było tak zwanym lotniskiem zapasowym z 2-kilometrowym pasem startowym, czyli mniej używane, bardzo, bardzo mniej używane. No i tak niezdewastowane jak te inne miejsca, otoczone lasami, z dostępem do wody, pięknego zalewu rzecznego, teren właśnie taki urokliwy przez to, że nie ma wielkich, ogromnych miast bezpośrednio w tym jakby w styczności. Płoty, podejdź, że do Płota już teraz nie można powiedzieć spokojnie. Płoty, spotkaliśmy się z burmistrzem, przemiłem, gra tam Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, nawet w tym roku, mimo że było mniej wolontariuszy, zebrano 10 tysięcy złotych więcej. Maleńka miejscowość, nieduża, ale także mamy tam dwie szkoły, w których prowadzone są zajęcia, ukończono kursy nauki pierwszej pomocy. Mamy kilku wolontariuszy, które są w folklorowym patrolu i kiedy ogłosiliśmy, to parę osób powiedziało,
Nie wierzę. Ja tu mieszkam tyle lat, jeżdżę na festiwal i nagle festiwal przyjechał do mnie. Nie do wiary. Ja tu grzyby zbieram. No i okazuje się, że bardzo miłe reakcje ludzi, którzy wiedzą, że festiwal będzie w zupełnie innej wersji ze względu na przepisy, które zmieniają się momentami z dnia na dzień. Zaczynaliśmy od planu, że będzie to festiwal dla 999 osób, które się zgłosiły, aby do nas, znaczy nie zgłosiły, które my możemy wpuścić jako publiczność, aby obsłużyć to wszystko, czyli muzycy, technicy, cała obsługa, potrzeba dwa razy tyle osób. Okazuje się, że wczoraj podano najświeższe prognozy i plany na działanie takie odwilżowe, jeżeli chodzi o pandemię. I 15 maja zaproponowano, przynajmniej tak przeczytaliśmy, że takie imprezy tego typu jak nasze od 15 maja będą miały limit 50%, a więc kina na 400 miejsc, 200 miejsc, a ty na 100 miejsc, 50 miejsc. Festiwal w tym momencie nie jest jeszcze określony wyraźnie, no ale mówi też o tym, że przy zachowaniu odległości, przy zachowaniu ostrożności możemy te limity zwiększać, w związku z tym wczoraj powiedzieliśmy, to będzie może dla 5000 osób, ale scenariusz pisze życie, zobaczymy, co będzie później. Będą wejściówki, a więc będziemy te wejściówki losowali, będą płatne, a ich płatność tylko i wyłącznie jest sumą wydatków na zabezpieczenie, takie bezpośrednie zabezpieczenie wszystkich, którzy będą na będą się razem z nami bawili. Koszt testów, koszt maseczek, koszt płynów dezynfekujących, które będą także w bardzo wielu miejscach na polu, koszt żetonu do kabiny prysznicowej. Myślę, że to będzie kilkadziesiąt złotych. Festiwal jest organizowany dzięki sponsorom, dzięki partnerom, dzięki specjalnie na ten cel pozyskiwanym pieniądzom. Do tej pory zgłosiło się do nas ponad 32 tysiące osób, bo wczoraj kliknęło, że chciałoby wziąć udział w tym losowaniu tych wejściówek. No i to jest taki teraz gorący temat. Patrzymy, jak to będzie, jak to najlepiej zrobić, jak to najlepiej zorganizować. Na pewno to będą wejściówki, które będą obejmowały dwie osoby albo czteroosobową rodzinę. No to się wszystko tworzy. Teren musi być ogrodzony, bo to są też warunki organizowania koncertów w pandemii. Osoby, które będą do nas przyjeżdżały, będą przychodziły też, będą musiały także wypełnić ankietę, tak, no, wiedzieli, kto do nas przyjeżdża, w razie odpukać w sytuacji, czyli zarażenia się COVID-em, żebyśmy mieli też dostęp do innych ludzi, aby zacząć przeciwdziałać całej historii. Ale tylko chciałem tu wspomnieć, że na drugiej półkuli, czyli w Nowej Zelandii, stolicy Nowej Zelandii w Auckland, zorganizowano 24 kwietnia koncert. Bardzo popularny zespół nowozelandzki zagrał dla 50 tysięcy ludzi na stadionie, a więc już odblokowano, pierwszy odblokowany koncert na świecie. Ale w Nowej Zelandii od stycznia 20 zachorowań dziennie. Tak samo zorganizowano koncert w Barcelonie i wszystkie osoby, które były zewidencjonowane, do wszystkich osób się następnie zgłoszono i 5 tysięcy osób i poprzez wywiad środowiskowy wśród tych osób okazało się, że 6, a może być to błąd szewki, czyli 16, ale albo to, a to jest cały czas bardzo niewielka ilość osób, stwierdziła u siebie COVID po koncercie. Być może to nie koncert był powodem, że te osoby zaraziły się COVID-em, ale nie odnotowano jakiegoś masowych zachorowań ludzi, którzy przyszli na ten koncert. I to daje nadzieję, że zaczynamy się uczyć, zaczynamy być szczepieni. To nie szczepienie jest jakby warunkiem, że ktoś może u nas być lub nie, tylko właśnie to, do czego się przygotowujemy, losowanie, rozmowy, a może będziemy mieli tych wejściówek 10 tysięcy. Tak jak mówię, zbliżamy się do tego momentu i wtedy będziemy wszystkich komunikowali, będziemy o tym wszystkim mówili. No i to był między innymi bubel powód, dlatego się tak wytłumaczyłem, że w zeszłym tygodniu, w czwartek mnie nie było, ale usprawiedliwiony. Wszystkim jeździmy teraz do Polski.
usprawiedliwiony jak najbardziej. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ja tak może nie dyplomatycznie, mało dyplomatycznie potwierdziłem już u Ani Loki obecność naszego Mirosława Kutnika, nauczyciela z Bostonu, który będzie reprezentował wschodnie wybrzeże i sztab 1964. O ile dobrze pamiętam. Ale Jurku, przejdźmy właśnie do festiwalu. Poland Rock już widzę, że no, nabiera wiatru w żaglach. Powiedz mi, też może mało dyplomatycznie, ale kogo będziesz zapraszał? Czy odbędzie się Akademia Sztuk Przepięknych i na przykład, czy to jest bardzo polityczne, gdyby zaprosić na przykład, tak bym powiedział, babcię Kasię, fenomenalną kobietę. Nie wiem, jaka jest twoja opinia, czy to bardzo polityczne, czy może ktoś, kto szanuje prawa innych, może być szanowany przez młodzież jako przykład dobrej postawy obywatelskiej, z szacunkiem. I babcię Kasię bardzo dobrze znamy. Babcia Kasia przekazała nam swoją pierwszą torbę, rozpoznała taką rozpoznawalną bardzo, która była licytowana podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z jednej strony istotnie jest to działanie polityczne, jest to działanie bardzo wyraźnie skierowane wobec jednej osoby. My bardziej wolimy, mam taką filozofię, aby rozmawiać ze stowarzyszeniami, fundacjami, które wyjaśniają, że ich rolą jest wspieranie nie tylko jednej osoby, ale wspieranie wielu takich zdarzeń, mówienia o takich zdarzeniach, a więc uczenie nas wszystkich, w jaki sposób my także możemy w tym uczestniczyć. Dzisiaj, kiedy wychodziłem z domu rano, w antyradiu przyszła taka bardzo ciekawa zbitka w newsa, wiadomościa. A więc tak słucham między muchem i leci pierwsza wiadomość. Ojciec Tadeusz Rydzyk będzie dzisiaj składał zeznania przed prokuraturą, w sądzie, w sprawie funkcjonowania fundacji, która dostała ponad 300 milionów złotych, nie wiem ile dokładnie, od państwa, od budżetu. Nigdy po dzień dzisiejszy nie przedstawiła swoich wydatków, w jaki sposób te pieniądze zostały wydane. I przepraszam, przypomnę, mimo nacisków od 5 lat każdego roku jest organizacja, która żąda tych rozliczeń. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, Watchdog. Chciałem o tym powiedzieć, że ta organizacja, która jest gościem na naszym festiwalu, Watchdog, która jest fundacją, która właśnie uczy. I to jest ten nasz kierunek. Drugą wiadomością, zaraz po tym było, fundacja wydała 47 milionów złotych na zakup sprzętu medycznego, podano ile sztuk tego sprzętu. Pój było 50 milionów. Tyle jest wartość tego sprzętu w pierwszych wejściach, a my, można powiedzieć, utargowaliśmy 10 milionów złotych. Przy okazji jeden dziennikarzy zapytał mnie, to co zrobić się z tymi oszczędnościami, z tymi 10 milionami złotych. A ja mu odpowiedziałem, to jest także dla państwa taka wiadomość, wyjaśnienie. My ich nie mamy, my ich nigdy nie mieliśmy. My na te zakupy mieliśmy 41 milionów złotych i w związku z tym cieszyliśmy się bardzo, że do tej sumy dobrnęliśmy. My nie mamy takich pieniędzy, o których jest mowa przy pierwszym wejściu. I wszystkie firmy też o tym wiedzą. Nie kupimy w razie czego, jeżeli tych pieniędzy nie mamy. No to z tym tu nie ma żadnych oszczędności. Cieszymy się, że mogliśmy wydać mniej. Wracając do Akademii Przepięknych. Głównie tutaj chodzi o to, żeby Amnesty International mówiło o tym, co się dzieje wokół nich, że ich podstawa, czy ich prośby, jak sam wiesz, apele, tak, kierowane są w wielu sprawach. To często tylko nasz podpis, to tylko wystarczy, że my się podpiszemy, ale tych podpisów, jeżeli się robi 100 tysięcy, pół miliona, milion, 5 milionów, nagle okazuje się, że jest to potężna siła. Greenpeace, czy Klub Gaja Polski, klub, który tak samo walczy o prawa zwierząt, gdzie w Polsce się mówi, że niektórzy politycy PiS-u mówią, że zwierzęta nie mają żadnych praw, że to jest zwierzę i tu w tym momencie jest to nie w formie jakiejś miłej przyczyny, tylko to jest zwierzę. Zwierzę można kopnąć, można ciągnąć na sznurku, zwierzę nie ma żadnych praw. I to nas bardziej interesuje. Powiem otwarcie, przy całej sympatii wszelkiego rodzaju zdarzeń ludzi, tak jak babcia Kasia,
to są te momenty, w których też jesteśmy ostrożni, aby nie wlać dziecko z kąpielą, aby pewne rzeczy miały tą swoją wagę, proporcje, aby bardziej się nad temu przyglądać i szukać wyjaśnień od ludzi, którzy siedzą w tym organizacyjnie, którzy mogą to powiedzieć, jak to wygląda praw demokratycznych całego świata, w krajów demokratycznych. Kasia musi mówić wyraźnie, jeżeli mi się to nie podoba, to chcę o tym mówić, to chcę protestować. Jeżeli mnie to ciśnie, no to wychodzę i po prostu o tym mówię. W związku z tym bardziej idziemy w tę stronę, ale tak jak to zauważyłeś, Akademia Sztuk Przepięknych zawsze była kuźnią takich niesamowitych, ciekawych spotkań. Dzisiaj, kiedy o tym rozmawialiśmy, to nasz dział Pawlik Ryszyn-Szas mi przypomniał. Jurek, ogromna ilość wejść, ale też to widziałem. Rok temu ASP, nasze ASP w tych warunkach najpiękniejszej domówki świata miało ogromną oglądalność właśnie dzięki internetowi, dzięki temu, że online'owo się przeniósł festiwal. Przypominam, to wszystko, co widzieli na festiwalu, będzie tak samo online. Także nikt nie traci. Będziemy to wszystko transmitowali jeden do jednego. I teraz wracając do internetu. To on odniósł ogromny sukces, ponieważ ogromna ilość warsztatów, rozmów i nieraz te warsztaty były ciężkie dla ludzi, którzy przyjeżdżali na festiwal, bo wstać rano na zajęcia z capoeiry to jest, wiesz, o 8 rano, to tam nie bardzo naszłam na to ochotę. 7 rano, jogi, a nagle tu się okazało, że online'owo to można było do tego wrócić, obejrzeć i ludzie napisali, Boże, ja pierwszy raz to oglądam te zajęcia. ASP jest tym miejscem niezwykle ważnym, istotnym. Muzycznie dzisiaj nic nie potwierdzę, ponieważ właśnie zaczynamy to jeszcze raz budować, dzwoniąc do różnych zespołów, rozmawiając z różnymi zespołami i umawiając się, że jeszcze raz to będziemy tworzyli, że jeszcze raz będziemy ustalali co i jak. I to samo się tworzy z ASP. Burza mózgów, absolutna burza mózgów, rozmowy ze wszystkimi nasze u nas, co warte jest do pokazania, o czym warto dzisiaj mówić, a jak sami Państwo wiecie, ty wiesz, Bubel, tematów jest mnóstwo, gdzie podstawowym tematem wolność słowa, sądy, konstytucja, mamy 3 maja dosłownie za chwilę, za kilkadziesiąt godzin, gdzie kluczowym słowem w tym święcie jest po prostu słowo konstytucja. W związku z tym od tych kilku lat ASP żyje tematami niezwykle. Także proszę pamiętać, że kiedy sędziowie, którzy są u nas od wielu lat, nie tylko od 5 lat, ale są od wielu lat, bo Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Janusz Kochanowski był pierwszym, który przyjechał do nas i od tej pory biuro jego jest co roku. Proszę także pamiętać, że wobec sędziów, którzy byli u nas, którzy mieli wykłady, którzy rozmawiali, były wyciągane konsekwencje dyscyplinarne. Coś nieprawdopodobnego. To tak jakby ukarać wykładowcę, który ciekawie opowiada, ciekawie mówi do studentów, na tym nie ktoś go za to chce ukarać, bo sędziowie opowiadali nie powieści, treść powieści kryminalnych, jak by to widzieli, tylko tłumaczyli. Te nasze spotkania są głównie wyjaśniające, tak bym powiedział najprościej. Pokażę wam, na czym polega sprawa sądowa. Co robi w sądzie sędzia, co robi obrońca, co robi oskarżyciel i tak dalej. Jak my się zachowujemy, dlaczego tak się zachowujemy i stwierdzono, że to narusza godność sędziów, którzy w togach i ze wszystkimi filmiami w namiocie ASP tłumaczyli to młodym ludziom, na czym to wszystko polega. A to była jedna z piękniejszych lekcji obywatelskich, gdzie ludzie no, w takim anturażu festiwalowym, dziewczyny w strojach kąpielowych, chłopaki w szortach, słuchali zaciekawieni. Jedna z najbardziej mądrych lekcji, jaką można sobie wyobrazić i wszyscy, którzy tam przyjeżdżali, są i to widzieli, to byli zafascynowani, mówię o dorosłych Polakach, którzy patrzyli i mówili, Boże, jak tu się młodzieży pięknie i fantastycznie przedstawia różne kategorie naszego życia, różne obszary naszego życia przedstawia się po to, żeby wyciągnęli własne wnioski, żeby posłuchali ludzi mądrych, nie muszą się z nimi zgadzać, ale żeby chociaż wysłuchali świetnej opinii i później wiedzieli, o czym mówią, o czym mówimy. A jest to będzie bardzo, bardzo ważny moment i tego się będziemy, absolutnie do tego się mocno przygotowujemy. Ale będziemy pod gołym niebem, będziemy na trasie.
Będziemy na łonie natury, będziemy ze sobą kilka dni i to jest coś, za czym bardzo wszyscy tęsknimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo za tym tęsknimy. Ja też już tęsknię za Polską, ja też już tęsknię za festiwalem Polandrak, ale jeszcze troszeczkę muszę. Wujek zapuszcza włosy już od wielu lat, wygląda jak hippies. Ja też no, nie zapuszczam włosów, ale jeszcze troszeczkę wstrzymam się z przyjazdem. Jurku, dziękuję przepięknie. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo, wciskam do bardzo serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć, siema. Panie i panowie, Jurek Owsiak, a teraz wiadomości z Chicago.